3 karetki pojadą na Ukrainę. Pogotowie wojewódzkie w Katowicach w ten sposób chce wesprzeć tamtejszy system ratownictwa medycznego. Z używanych, ale w pełni sprawnych i wyposażonych samochodów nie korzystali już śląscy ratownicy. Część z nich tuż po wybuchu wojny pracowała już na ukraińsko-polskiej granicy. My jako ratownicy nie byliśmy przygotowani na taki obrazek, tak powiem szczerze, bo jeśli chodzi o umiejętności, jakie posiadają ratownicy w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, to tutaj wszyscy są jakby zgodni, dajemy sobie radę z każdym przypadkiem. Natomiast z obrazkami, które tutaj widzieliśmy, będąc tam na samym przejściu w Medyce, no są po prostu nie do opisania ze względu na cierpienie tych osób. No najbardziej tak nas dotknęły obrazy żegnającego się ojca z dzieckiem chorym. Karetki jeszcze dzisiaj trafią na polską granicę. Stamtąd zabiorą je ukraińscy ratownicy do Iwano-Frankiwska. W Iwano-Frankowsku dopiero będzie rozdysponowane dalej. Robi to pogotowie stamtąd. Taki wniosek oni do nas skierowali. To jest Kliniczne Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrofalnej. I oni dzisiaj że będą od nas odbierać te karetki. Na chwilę obecną one są wyposażone podstawowo, czyli w nosze i całą instalację, która jest potrzebna w karetce. W późniejszym okresie jeszcze dołożymy sprzęt. Województwo śląskie, tak jak cała Polska, mocno angażuje się we wsparcie uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza tym, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy. To też jest bardzo szeroka pomoc medyczna. No i to dzisiejsze spotkanie tutaj, te karetki są tego najlepszym przykładem. Ponad 400 miejsc jest gotowych dla tych, którzy będą potrzebowali pomocy medycznej. To są zarówno miejsca w szpitalach, jak i w naszych ośrodkach uzdrowiskowych. Województwo śląskie przekaże także 1 500 000 z rezerwy budżetowej na rzecz tych samorządów, które do siebie przyjmują mieszkańców Ukrainy.